Sebastian Przybysz przed galą KSW 64. Piękny garnitur, piękna czapka, pas, walka wieczoru nad Mariuszem Pudzianowskim w karcie. Jakbym ci to wszystko rok temu powiedział, to jak byś zareagował? Mogę przeklinać? Co ty pierdolisz? Nie, no bardzo się cieszę z tego. Przede wszystkim witam wszystkich. Bardzo się cieszę z tego, że będę miał walkę wieczoru, że tym razem nie ja robię za support dla Mariusza Pudzianowskiego, tylko on robi za support dla mnie. Spotykamy się jutro tutaj przy pełnych trybunach. Mam nadzieję, że pełnych. Więc no będzie po prostu mega gala. No cieszę się, bo cała gala jest wypełniona świetnymi pojedynkami od dołu do góry karty. I ja cieszę się, że mogę jako ostatni wyjść do klatki i być tą taką wisienką na torcie. I jak będę słyszał te wrzawę, ten ryk kibiców z szatni, to jeszcze będę się bardziej nakręcał, wyjdę do środka, do klatki i ci kibice zadają jeszcze do końca gardła dla mnie. A propos, miałeś dzisiaj najgłośniejszy doping. Tak? A to nie wiem, nie mam pojęcia, ale bardzo możliwe. No to rzuciłem właśnie coś takiego, że przywitamy jutro Bruno tym polskim okrzykiem, bo jeszcze nie miał okazji walczyć na gali, nie studyjnej, tylko takiej właśnie jak tutaj na dużej hali, więc myślę, że go Polacy ładnie przywitają. Co on ci powiedział podczas stardownu, bo wyminęliście uprzejmości albo i nieuprzejmości? Znaczy, nie wiem co do mnie powiedział, bo problem jest z Bruno taki, że nie mówi po angielsku. A parę razy już próbowałem do niego mówić po angielsku i nie nauczyłem się tego, że nie potrafi. I zagadywałem do niego w trakcie, miał bardzo groźną minę, próbował mi przestraszyć, powiedziałem mu, żeby się uśmiechnął, bo ja się uśmiechałem, pokazałem mu jeszcze raz ładnie, żeby się uśmiechnął i w tym momencie już jak się uśmiechnę, to byłem zadowolony. Sebastian, zdobywanie pasa wiąże się z ogromną presją, ale jeszcze większą presją wiąże się jego obrona. Czy czujesz to, że ta obrona pasa to jest coś bardzo ciężkiego na twoich barkach? A kto ci nawkręcał tych bredni, że to jest jakaś presja? To nie ma presji, presję samemu na siebie nakładasz. Ja jej nie czuję, ja traktuję to tak, jakby to była każda kolejna walka. Czy to ja wbiję się pierwszy na karcie o wejście do KSW, czy wbiję się teraz w obronie pasa, to jest dla mnie każda kolejna walka taka sama. To jest po prostu walka, ja mam przed sobą mocnego rywala i chcę go rozpracować. To tylko tyle. Często jest tak, że jak na polską galę przyjeżdża Brazylijczyk, to kibice kręcą nosem. Tym razem nie mogą kręcić nosem, bo masz twardego skurczybyka naprzeciwko siebie. Jak widziałem spod klatki walkę z Pawłem Polityło, to mam wrażenie, że on czasami po złości szedł w zapasy z Polityłą, żeby mu pokazać, że on w każdej płaszczyźnie jest od niego lepszy. Jaki piękna bitka nam się szykuje w sobotni wieczór. No, też tak myślę. Mam nadzieję, że to będzie po prostu jedna wielka wojna i no nie chcę obiecywać, że przebijemy tę walkę, którą miałem z Antunem Raciciem, ale wydaje mi się, że będzie naprawdę dobra walka, no, ponieważ Bruno jest dobrym zawodnikiem, no, mi się wydaje, że też jestem w miarę dobrym zawodnikiem, będzie ok, będzie naprawdę, będzie ogień. A gdybyś ty miał wskazać tę płaszczyznę, która u niego jest najlepsza, to co byś wskazał? Chaos. No taką trochę nieprzewidywalność w tym wszystkim. Jak go analizowałem, to on jest dobry we wszystkim. To nie jest tak, że on jest, nie wiem, lepszy w stójce, słabszy w parterze. On jest wszędzie dobry, jest duży, silny, agresywny. No, super, trzeba po prostu wejść w tą układankę i znaleźć jakby rozwiązanie na ten rebus. Czekamy na rozwiązanie tego rebusu. Tak jest to wszystko. Także dziękuję bardzo za przesłuchanie tego wywiadu. Trzymajcie mocno kciuki jutro, ponieważ mam zamiar tutaj zrobić totalny ogień. Zedrzyjcie gardło, jeśli będziecie na hali, a jeśli nie, to będziecie oglądać przed telewizorami, to też krzyczcie, tak żeby wasi sąsiedzi wiedzieli, że oglądacie KSW i kibicujecie Przybyszowi. Także dziękuję wam bardzo. Dzięki.